jeszcze witamina A. Bardzo ważna witamina dla oczu, dla błon śluzowych, dla wzrostu, ale również witaminą E. Tak, to jest taka trójca, witamina B3, K2. Dzień dobry, Jarosław Słoń. Jestem osobą, która zajmuje się w dużej mierze tym, czym się różni nasze obecne życie od tego, do którego żeśmy się przystosowali, któryśmy wyewoluowali. Jestem biologiem ewolucyjnym i zajmuję się suplementacją, częściowo lekami, ale również kosmetykami, które mają działać tak, żeby przywracać naturalną równowagę dla naszego organizmu. Dzisiaj mieliśmy tutaj okazję porozmawiać o tym, w jaki sposób osiągnąć zdrowie. Nie w ten sposób, żeby tam raz od jakiegoś święta sobie zrobić troszeczkę lepiej, tylko żeby takich nawyków żywieniowych oraz suplementacyjnych się nauczyć, żebyśmy takie nawyki mieli, które zapewnią nam to zdrowie w sposób ciągły. Żebyśmy nie musieli się przedzierać przez powietrze, tylko żebyśmy mogli iść z pełną piersią, tak jakbyśmy jechali na rowerze po płaskim, a nie pod górkę. Co przede wszystkim tu jest najważniejsze? Otóż najważniejsza jest na pewno witamina D oraz witamina K2, bo jedno musi z drugim współwystępować i jeszcze jednocześnie z magnezem. Tak? Te trzy rzeczy musimy zawsze pamiętać, żeby były razem i to jest absolutny klucz zarówno do odporności, jak i do zachowania zdrowia pod innymi względami, czyli zmniejszenie ilości nowotworów, chorób autoimmunologicznych, ale też zwykłych przeziębień, grypy czy czegoś takiego. Kolejna rzecz to są kwasy z grupy omega, przede wszystkim kwasy omega-3, niezwykle ważne, a też ich nam brakuje ogromnym stopniu. Takiej witaminy D brakuje niemal 100%, to kwasów omega-3 to będzie 99%. I kolejna rzecz, o której koniecznie warto pamiętać po witaminie D, po magnezie, po kwasach omega-3, to są różnego rodzaju inne witaminy, mikroelementy, poza magnezem, inne minerały. To są również flawonoidy, które zmniejszają ilość stanów zapalnych oraz inne substancje, które kiedyś występowały w dzikich roślinach, a teraz w roślinach uprawnych już nie występują, a nasz organizm jest ciągle przystosowany do tego, żeby one były. Jedno może warto tutaj na zakończenie powiedzieć, że tych minerałów, witamin i niektórych innych substancji jak flawonoidów jest około 100 razy mniej niż było w dawnych czasach. To jest naprawdę bardzo dużo, w związku z tym te nawyki suplementacyjne są absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy mogli to zdrowie utrzymać. Oczywiście nie jest to jedyne spotkanie, jest to taka, można powiedzieć, tylko zajawka, tak? Takie zaproszenie do rozmowy na te tematy. Zazwyczaj mam cykle takich wykładów, w których omawiam nieco obszerniej każde z tych zagadnień i jeszcze wiele innych. Oczywiście nie tylko w jednym miejscu, tylko jeszcze po całej Polsce i praktycznie rzecz biorąc każdego dnia w innym mieście staram się przekonać ludzi, że suplementacja to nie jest żaden luksus, żaden wyjątek, tylko absolutna codzienna konieczność.